Dzień dobry, jesteśmy teraz na tarasach widokowych Centrum Spotkania Kultur. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z panią profesor Urszulą Ślusarczyk, malarką przede wszystkim, ale też i pedagogiem, która pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pierwsze pytanie tradycyjnie, takie jakie zadaje większości artystów, no, jak wspominasz okres studiów? Czy one w jakiś sposób cię, no właśnie, jakby powiedziały, że, znaczy uświadomiły, że to jest właśnie ta droga, czy to już przed studiami może był jakiś taki... No właśnie w moim przypadku to jednak trzeba się cofnąć jeszcze głębiej, ponieważ z jednej strony warto wspomnieć, przynajmniej taka była sytuacja ze mną związana, że u mnie zainteresowania szeroko pojętą sztuką zaczęły się w szkole podstawowej. I to był ten czas chyba zainteresowania poprzez pedagoga tak naprawdę, który rozbudzał w tych młodych ludziach poczucie piękna, ale też zaznajamiał nas ze sztuką światową na podstawie reprodukcji. I też próba rysowania, malowania tych malutkich prac, zapatrzenia się w dzieła mistrzów, którzy imponowali mi tym, że tak długo, tak dużo czasu spędzali nad dziełem. Właściwie nie rozumiałam wtedy, skąd poczucie takiego dogłębnego zwrócenia uwagi na ten czas potrzebny na pracę. Natomiast później było Liceum Plastyczne w Nałęczowie. I to chyba jest miejsce dla mnie i mojej sztuki najważniejsze, dlatego że tam panowała w tamtych czasach atmosfera tak naprawdę studiowania, ale studiowania w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ tam można było zetknąć się z jednej strony z szeroko pojętymi sztukami wizualnymi. I tutaj ogromną rolę odegrał Piotr Kmieć, który był wybitnym i jest wybitnym pedagogiem, ale też wybitnym artystą. To prawda. I to jego takie pełne podejście do dydaktyki, do przekazania młodym adeptom tej wrażliwości na sztukę, wydaje mi się, że jest w moim przypadku tutaj takie stuprocentowe, to tam były te pierwsze korzenie, gdzie zarówno na tych zajęciach z malarstwa, z rysunku, podczas których można było i słuchać muzyki, i zapoznawać się z literaturą, ale też to, że te pracownie były otwarte, można było z nich korzystać do późnych godzin wieczornych, że można było korzystać z sali historii sztuki, gdzie były jak na tamte czasy bardzo dobre zbiory albumowe, nie mówiąc o samych zajęciach z historii sztuki, które prowadzone były naprawdę bez nowych mediów, których teraz doświadczamy, ale w tak bardzo profesjonalny sposób, że wydaje mi się czasami, że ten czas, kiedy tych mediów nie było i można było wprost korzystać z albumów i te albumy tak naprawdę towarzyszyły nam na co dzień, to był ten taki kręgosłup, który mnie mocno, że tak powiem, ustawił i pokazał też tą drogę, która później się ujawniała. Oczywiście jak jesteśmy młodzi, z wielu rzeczy sobie nie zdajemy sprawy, prawda? Dopiero później pewne rzeczy wychodzą i jesteśmy bardziej świadomi. Natomiast później pojawiły się studia na UMCS-ie. To był chyba Instytut Sztuk. Instytut Sztuk Pięknych. Ja kończyłam studia w pracowni profesora Stelmasika, który był niesamowicie osobą otwartą, dającą bardzo dużo wolności twórczej. A ponieważ zaliczałam się do takich studentów, którzy byli studentami bardzo pracowitymi, którzy potrzebowali tej wolnej ręki i tworzenia, i eksperymentowania przede wszystkim, bo w moim przypadku było to eksperymentowanie z materią, która mnie już od tamtego czasu studiów mocno inspirowała i interesowała. W związku z tym
Właściwie na zajęciach pojawiałam się z ogromną ilością prac i pojawiałam się po to, żeby można było przeprowadzić korekty. I te korekty były bardzo trafne, bardzo owocne, co zresztą później przełożyło się też na mój dyplom malarski. Ale warto tutaj wspomnieć też o zajęciach jeszcze dwóch osób, które utkwiły mi mocno w pamięci. To były zajęcia profesora Bagińskiego ze struktur wizualnych, który był w tamtych czasach taką nietuzinkową osobowością wprowadzającą studentów w meandry właśnie budowania obrazu, postrzegania plan barwnych, rozumienia tych struktur, które w obrazie się pojawiały, ale też wprowadzał nas w ten obszar sztuki nowoczesnej. To było właśnie niesamowite, pamiętając o tym, że tej sztuki nowoczesnej uczyliśmy się na podstawie reprodukcji, na podstawie slajdów, tak ją poznawaliśmy w tamtych czasach. Wyjazdów nie było, to był czas, kiedy te wyjazdy były albo bardzo drogie i nas na nich nie było stać, w przypadku tak było w moim przypadku, albo też były to wyjazdy, które były po prostu rzadkością w tamtych czasach. A powiedz, co cię w swojej twórczości się najbardziej inspiruje? Jest kilka rzeczy. Mój przypadek i moja sztuka, która konotuje się w obszarze sztuki geometrycznej, przynajmniej ten ostatni czas i ostatnie cykle, to są inspiracje z jednej strony natury, kultury, ale też ten obszar porządkowania wertykalnych linii, tego ładu i porządku, który jest dla mnie niezmiernie ważny. Ale on też obrazuje się poprzez poszukiwania sensów w obszarach materii i tego, co się z tą materią dzieje. I tutaj mamy właśnie ten styk architektury, ale też styk natury. Ale też niezmiernie ważny w moim przypadku jest ten obszar, w którym ja żyję. To jest dla mnie bardzo ważne, czy też przebywam. Dlatego, że zanim ja zacznę pracować, to muszę mieć ten swój obszar uporządkowany. Ja to trochę tak roboczo nazywam uprawianiem sztuki, uprawianiem ogrodu, z którego wychodzę i wchodzę do pracowni, mając tą możliwość, że pracownia jest blisko, bo jest w ogrodzie. To jest dla mnie niezmiernie ważne. A w takim razie, jaką rolę przywiązujesz do warsztatu? Jak ważny jest dla ciebie warsztat? On jest niezmiernie ważny, ale musimy pamiętać, że kiedy zaczynamy pracę jako artyści, jako młodzi ludzie, to uczymy się tego warsztatu. Natomiast sam dobrze wiesz, że w pewnym momencie ten warsztat na tyle jest już z nami, w nas mocno zakorzeniony, że tak naprawdę nie przywiązujemy w pewnym momencie do niego wagi. Właściwie ważniejsze jest to, co chcemy powiedzieć i co chcemy opowiedzieć i co chcemy przedstawić. Natomiast staramy się tak naprawdę ten warsztat regularnie rozwijać, ale dla mnie chyba ważniejszy jest tutaj ten warsztat poprzez proces twórczy, bo on jest chyba tutaj w moim przypadku bardziej istotny. No właśnie mnie też chodzi, pytając o warsztat, ja nie mówię w takiej kategorii, że o warsztacie akademickim, że my studiujemy sobie naturę, ją upraszczamy, zmieniamy, tylko właśnie, bo wielu artystów dochodzi do takiego swojego jakby warsztatu, prawda, gdzie no jednak pewne rzeczy są wypracowane właśnie i wynikają z samego procesu twórczego. Nie mówimy tutaj o klasycznym, tak, jeszcze oczywiście. Raz mówię, takim akademickim warsztacie, ale czy ty, na przykład, jakie jest wtedy takie pole do takiego, no, jak tu powiedzieć, przypadku, prawda, który też w jakiś sposób my przecież kontrolujemy i z chwilą, kiedy on się pojawi, to my później możemy go wykorzystać bardziej świadomie w następnym obrazie. Oczywiście, natomiast tak jak sam powiedziałeś, bez tego procesu twórczego, bez tego, bo w moim przypadku jest jeszcze tak, że ten proces twórczy trwa dosyć długo. Zanim ja zacznę malować konkretny cykl. Dlatego, że najpierw jest pewien obszar poszukiwań i bardzo często jest to obszar poszukiwań ten, który mnie otacza w danym momencie, ale on jest pogłębiony też o literaturę.
nie wyobrażam sobie malowania bez sięgnięcia do źródeł tak naprawdę. Dopiero później pojawia się pewien impuls. Ja muszę mieć potrzebę malowania. Absolutnie nie jest tak, że ja wchodzę codziennie do pracowni i spędzam tam wiele godzin. Raczej dużo czasu spędzam na myśleniu, na robieniu notatek, na robieniu szkiców. I to są bardzo często szkice proste, koncepcyjne, które tak naprawdę prowadzą mnie później do samej konstrukcji obrazu. Obrazów, czy też cyklu, prawda? Bo często jest tak, że w trakcie powstawania prac pojawiają się kolejne jakby nowe rozważania na temat przestrzeni obrazu, komponowania obrazu, konstrukcji obrazu. I w tym procesie twórczym bardzo często ten przypadek się pojawia, ale ten przypadek się pojawia poprzez no właśnie inne nałożenie farby, inne znalezienie gamy kolorystyczne. I teraz wszystko zależy od tego, czy my potrafimy ten przypadek dostrzec, uchwycić, podporządkować go, a w moim przypadku jednak i w przypadku mojej sztuki jednak ten rygor i ład jest dosyć widoczny i on mi towarzyszy na każdym kroku. Natomiast czyli ta strona ja go dopuszczam jak najbardziej. Czyli taka strona bardziej konceptualna, logiczna, bardzo przemyślana. Tak. W swoim wypadku to dochodzenie wiąże się właśnie z taką analizą, zanim zaczniesz malować, prawda? Zdecydowanie, ale chyba bym nie szła tak daleko do konceptualizmu w tym momencie. Raczej do analizy, raczej do poszukania jak najlepszych środków wyrazu, do znalezienia tego, co dla mnie w danym momencie w obrazie będzie istotne. I tu chyba warto też zwrócić uwagę na barwę, na to, co się w moich obrazach dzieje, jak konstruowany jest w obszarze koloru, w obszarze barwy. Dlatego, że tak jak wcześniejsze prace, to były właściwie studia dotyczące czerni, bieli, czy też meandrów tych tak zwanych niekolorów, chociaż ja absolutnie uważam, że są to kolory, które są paletą nieskończonych możliwości i wyrażać można przez nie bardzo wiele, albo może nawet najwięcej tak naprawdę, jeśli chodzi o te najbardziej istotne aspekty, które mnie interesują w sztuce. Natomiast od pewnego czasu interesuje mnie sama barwa jako taka i nośnik tej barwy i energia tej barwy, czyli otworzenie kompozycji czy też zamknięcie tej kompozycji w taki sposób, żeby ta barwa sama w sobie emanowała na zewnątrz. Gdzieś bardzo ładnie Małgosia Kitowska napisała a propos wystawy w Galerii Krytyków Pokłas do tamtych obrazów, które inspirowane były moją podróżą miesięczną do Azji, do Indii, Nepalu i Tybetu, że w tych obrazach można się przejrzeć jak w lustrze, jakbyśmy byli po drugiej wręcz czasami stronie lustra. Bardzo mi się to podoba i podpisuje się pod tymi stwierdzeniami. I ten kolor jest tutaj bardzo ważny, nawet jeżeli on jest tak subtelny, jak w przypadku moich obrazów. A jako pedagog właśnie, jak uczysz, no bo my patrzymy cały czas z perspektywy jednak już kilkudziesięciu niestety lat i możemy sobie pozwolić na taką refleksję, bo na początku przecież każdy ze studentów jak zdaje jest młody, no to chciał być znanym artystą, malarzem, on idzie do przodu, chce osiągnąć wiele rzeczy, no z perspektywy lat tak ja patrzę, coraz więcej jakby uczy nas ten czas takiej pokory w stosunku nie tylko do cudzej twórczości, ale też i swojej przede wszystkim. I teraz co chcesz przekazać ty jako pedagog? Co w pierwszej kolejności chcesz przekazać swoim studentom? Wiesz, ja myślę, że im jesteśmy starsi, to mamy coraz więcej wątpliwości co do różnych rzeczy. Stawiamy sobie coraz więcej pytań. I tak naprawdę często jesteśmy niepewni tego, co robimy. Natomiast rzeczywiście tą drugą pasją, która mnie dotyczy, to jest jednak praca dydaktyczna, z której sobie trochę nie wyobrażam dzisiejszego mojego świata i ona daje mi ogromną ilość satysfakcji. Ale też ja jestem tym pedagogiem, który jest pedagogiem wymagającym, który stawia poprzeczkę dosyć wysoko studentom, ale ta poprzeczka nie jest postawiona wysoko w sensie takim, że narzucam im pewne rozwiązania. Wręcz ja próbuję wydobyć
te rozwiązania od nich samych, żeby oni sami określili, dlaczego doszli do takich, a nie innych rozwiązań, żeby oni sami poczuli się wartościowymi artystami, kończąc studia i robiąc dyplom, czy też przygotowując i broniąc pracę doktorską, bo też od tej strony mam i miałam wielu doktorantów. I też bardzo ważne są, bardzo ważna jest ta świadomość, w którą uzbrajamy młodych ludzi. Czyli z jednej strony tej powinności, z którą artysta się mierzy jako artysta, jako człowiek, gdzie tak naprawdę ważne jest, aby artyści, młodzi ludzie szczególnie, którzy chcą zostać artystami, zdali sobie sprawę, że ta sztuka z życiem jest bardzo mocno powiązana, że tutaj nie da się pewnych rzeczy od siebie uwolnić. Ale też właśnie chyba najważniejszy tak naprawdę, to jest ten aspekt świadomości, uzbrojenia ich w świadomość, w cierpliwość i w poszukiwania, bo to jest ważne. Odwagę poszukiwań. Zwłaszcza na pierwszym, na drugim roku, studenci jednak malując czy rysując robią wiele rzeczy podświadomie, nie zdają sobie z tego sprawy. I my jakby, ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia, że jak ja im to nazwę, czego oni odkryli, a czego dokładnie nie uświadamiają sobie, to wtedy mogą dalej jakby z tego czerpać. Coś, jeżeli jest nieuświadomione przez nich, jest tylko intuicyjnie, może się pojawić na zasadzie przypadku, tak? Że raz tak, raz tak. Bo takie mówienie, że my uczymy właśnie malowania czy rysowania, to jest trochę takie spłycenie, prawda? No bo inaczej byśmy uczyli rzemiosła, natomiast no więc to nie o to chodzi. Tu nie o to chodzi, absolutnie nie o to chodzi. A który z artystów w jakiś sposób jest dla ciebie ważny? A może nurt w sztuce taki, który... To ja nie mówię, żeby... Nie chodzi mi o podobieństwo zewnętrzne, tam, że powiedzmy jakiś artysta w miarę jest podobny do tego, co my robimy, bo nie sposób takich nie znaleźć w dzisiejszym świecie. Natomiast, no właśnie, kogo tak cenisz? Kogo byś chciała na przykład mieć u siebie w domu i patrzeć na ten obraz? Ach, nie stać by mi było nigdy na tego, kogo chciałabym mieć. Natomiast ja myślę, że do tego pytania trzeba spojrzeć też cofając się w przeszłość, dlatego że w momencie, kiedy się rozwijamy i kiedy poszukujemy pewnej własnej drogi artystycznej, jeżeli mamy już tą świadomość, że chcemy zostać artystami, to na pewno na każdym etapie tej naszej twórczości, tej naszej drogi pojawiają się bardzo różni artyści i poszukujemy w bardzo różnych obszarach inspiracji. Natomiast ja tutaj znowu wrócę do tej mojej przeszłości, gdzie nie zapomnę tego nigdy, przeglądając właśnie albumy w liceum plastycznym, kiedy zobaczyłam po raz pierwszy reprodukcję Vermeera, Tiziana. To było dla mnie odkrycie niesamowite. Po bardzo wielu latach miałam możliwość zobaczenia tych obrazów na żywo. I nie ukrywam, że to są obrazy, które mną wstrząsają za każdym razem. Ci dwaj artyści w szczególności. Później pojawił się z racji zainteresowania malarstwem materii Georges Rouault. Pamiętam pierwszy raz w Centrum Pompidou w Paryżu miałam okazję jego zobaczyć indywidualną wystawę i byłam zauroczona, ale też właśnie tymi poszukiwaniem tych rozwiązań formalnych. Bo co tu dużo ukrywać? My się uczymy bardzo często od siebie. My ucząc się od dawnych mistrzów postrzegamy, poszukujemy tych rzeczy, które są rozwiązaniami technicznymi bardzo często. Ja nie zapomnę, jak po raz pierwszy zobaczyłam Velázqueza i zobaczyłam jego biele. No, to są takie subtelności, które dostrzegam i myślę, że każdy artysta ma tutaj swoje źródła, które go w jakiś sensie kształtują, ale mnie w szczególności ukształtowała ta sztuka dawna, ale ta sztuka dawna poprzez poszukiwanie w pewnej tajemnicy obrazu, która zawsze mnie interesowała. No właśnie, że to nie chodzi tylko o to, że my podchodzimy, powiedzmy analizujemy obraz, powiedzmy tak jak historyk sztuki, tak, że doszukujemy się, nie wiadomo czy. Nie, że on mimo upływu lat jest dalej jakby współczesny, że on
mimo swojej takiej formy historycznej, no wiadomo, od jakiejś epoki, od kierunku, no tak się malowało, czy mówimy o renesansowych, czy barokowych artystach, ale one po tych 200, 300 czy 400 nawet latach dalej działają współcześnie. Ja na przykład takie doświadczenie, ile razy byłem w Gdańsku i zobaczyłem sąd ostateczny Memlinga i patrzyłem w puklerz tej zbroi Archanioła, gdzie odbija się pierwszy plan i ja mimo woli patrzę, gdzie, w którym miejscu ja się odbijam, bo w jego zbroi odbija się ten, i mówię, to jest tak genialny pomysł, a przecież tych no, sądów ostatecznych to tysiące to wtedy się było. Tworzyło, no ale ten jest naprawdę dla mnie wyjątkowy i na wskroś współczesny. Okazuje się, że ta sztuka dawna jest niesamowicie aktualna i niesamowicie współczesna. Wszystko zależy tylko od tego, czy my czego my poszukujemy w tej sztuce, prawda? W moim przypadku jest to myślenie o tym, w jaki sposób artyści potrafili poprzez sztukę przedstawiającą wciągnąć widza do tego obrazu. I nie tylko przez opowieść, tylko właśnie przez rozwiązania, przez tajemnice, przez światło, przez tą różnorodność planów, które pokazywali. Ale też na pewno, jeśli spojrzeć na tą sztukę, która jest sztuką powiedzmy XX wieku, Richard Sierra, niesamowity artysta, którego miałam okazję wiele wystaw na świecie zobaczyć, poprzez budowanie przestrzeni, i to jest właśnie ten obszar kolejny, który mnie w pewnym momencie odnośnie moich obrazów zainteresował, w jaki sposób wprowadzić obraz w przestrzeń galerii, w taki sposób, żeby ona tą przestrzeń, żeby ten obraz, przestrzeń zbudował, zagospodarował. I to też miało miejsce nie bez powodu, ponieważ swojego czasu miałam pracownię na ostatnim piętrze bloku. Pracownia była w kształcie piramidy, więc góra była przeszklona, ściany wszystkie były skośne. Natomiast to była malusieńka pracownia, w której ja malowałam bardzo duże obrazy. Te pierwsze moje obrazy, które znasz, te duże, dyptyki, tryptyki, poliptyki, to były malowane, początek tych obrazów z tą ogromną ilością materii, to były obrazy malowane na bardzo małej przestrzeni. Ale też ta mała przestrzeń i poszukiwanie tych rozwiązań związanych z materią, porządkowania jej, odniesienia do czasu, pojęcia czasu, odniesienia do człowieka, bo ja utożsamiam również ten obszar wtedy moich mocno poszukiwań związanych z człowiekiem. I nawarstwianie się tych prac, które stały oparte o ściany, one tak naprawdę wtedy tworzyły swoistą przestrzeń związaną tak naprawdę z budowaniem jej i z taką próbą jakby ogarnięcia w tym bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Ale właśnie, i teraz tak, jak malujesz obrazy, one są gdzieś złożone w pracowni, tam nie mamy raczej możliwości rozłożenia, pokazania ich i jakiegoś kontekstu. Czy pamiętasz właśnie taką wystawę swoją, że w kontekście danej przestrzeni te obrazy na nowo ci się objawiły, dostarczyły ci czegoś nowego, czego nie byłaś w stanie przewidzieć malując je? Wiesz, ze mną jest jeszcze taka dziwna trochę rzecz, że ja bardzo lubię, żeby te obrazy mnie otaczały, nawet jeżeli one stoją tyłem. Ja nie lubię wypuszczać ich z domu. One jak już wyjeżdżają, to ja mam wrażenie, jakby do mnie wracały w innym tego słowa znaczeniu. Natomiast rzeczywiście tak jest, że tych wystaw indywidualnych zrobiłam dosyć dużo, ale każda wystawa była też dużym przeżyciem. Nie ukrywam, że każda wystawa jest dla mnie indywidualna dużym przeżyciem i chyba największym takim przeżyciem. Dlatego, że tak jak w tych wcześniejszych pracach, jak mówiłam o pracowni, która była mała i te obrazy stawały się obiektami malarskimi tak naprawdę, jedna z ważnych wystaw, która miała miejsce, to była wystawa w BWA na Grodzkiej, której kuratorem był Andrzej Mroczek. On wtedy jako młodą dziewczynę gdzieś mnie wypatrzył, zaprosił do rozmów najpierw,
później do wystaw zbiorowych, ale pomiędzy tymi wystawami zbiorowymi bardzo interesującymi, gdzie tak naprawdę jako młoda artystka miałam możliwość obcowania z tuzami polskimi. No tak, to już byli klasycy, no Andrzej Mroczek naprawdę zapraszał, on miał takiego nosa, po prostu takiego, mówiąc kolokwialnie, czuja, tak. Że jak patrzymy teraz z perspektywy na to, co on zrobił i jaki poziom reprezentowało wtedy BWA nasze, lubelskie, no to lata 70., no to było coś niesamowitego. I to było niesamowite, że on potrafił dostrzegać artystów bardzo młodego pokolenia, pokazywać ich z tuzami i osobami, które już do sztuki tej awangardowej są wpisani do historii tej sztuki, chociażby awangardowej. Natomiast ja pamiętam, że wtedy on mnie zaprosił na wystawę indywidualną. Wcześniej przyjechał do pracowni, zobaczył te wszystkie rzeczy, które działy się na górze i był niesamowicie zafascynowany tymi pracami. W związku z tym, jak my te prace przewieźliśmy, to nie zapomnę moment budowania tej wystawy. Część obrazów została w formie przedstawiona obiektów, część została powieszona na ścianie, ale też to było takie chyba pierwsze myślenie moje w tej wystawie, to trzeba by powiedzieć, w tej wystawie brał udział też Mikołaj Smoczyński, ale brał udział w przypadkowy sposób, po prostu pojawił się w momencie montażu. I rzeczywiście zafarbowało go to moje myślenie i podejście do obrazu jako do obiektu, czyli pokazania tych prac w pewnej przestrzeni galeryjnej, w układach, w postawieniu na podłodze, w zbudowaniu bloku z reszty obrazów, które tak naprawdę zostały. Ale to było właśnie takie myślenie, co zrobić, żeby ten obszar, w którym ja się wtedy znajdowałam, przenieść do galerii. To była jedna taka wystawa. Druga wystawa, wydaje mi się, bardzo ważna i taka też przełomowa w pewnym sensie, to była właśnie wystawa w Galerii Krytyków Pokaz, gdzie pokazałam same białe prace. Pamiętamy, ta galeria nieistniejąca już w tej chwili. To była galeria złożona z dwóch pomieszczeń, która była cała czarna. Od podłóg, po sufity, po ten Black Cube, można by było tak nawet powiedzieć. I ja tam pokazałam zupełnie białe obrazy związane z pojęciem przezroczystości, ale nie bez powodu, bo one powstały właśnie po tym moim miesięcznym wyjeździe do Azji. I ja tą Azję odkryłam w zupełnie inny sposób właśnie. W ten sposób, może nie sposób, tylko raczej poprzez raz pisma, poprzez zainteresowanie się kulturą, ale też poprzez praktyką medytatywną. To były te rzeczy, które mnie niesamowicie inspirowały, ale inspirowały do malarstwa też, do życia również, ale do malarstwa przede wszystkim. I wtedy pojawiły się białe obrazy związane z przezroczystością i ta wystawa była o tyle ważna, ponieważ ona pokazała i uświadomiła mi tą energię koloru. Nawet jeżeli jest kolor biały, to jaką on potrafi mieć energię w sobie. Łącznie z tym, jak się odbija ten obraz w posadzce, w jaki sposób możemy tworzyć tą przestrzeń związaną z obrazem i światłem tego obrazu, który może emanować, czy też w moim przypadku emanuje, bo ja chcę, żeby to światło z obrazu emanowało. I to chyba były takie dwie wystawy, które w jakiś sposób były wystawami bardzo dla mnie ważnymi. Natomiast ważne są też dla mnie te wystawy zbiorowe, kiedy bierzemy udział w wystawach dobrze pomyślanych, dobrze kuratorowanych, gdzie artyści mają pewien problem i mają wolność w pokazaniu tego problemu. Musimy to tutaj. I wtedy jest ten kontekst właśnie innych, takiej jakby nawiązania jakichś relacji. To jest bardzo ważne, dlatego że często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak obrazy mogą ze sobą rozmawiać różnych artystów, prawda?
a te rzeczy są ważne. I tutaj też znowu sięgnę do Andrzeja Mroczka, który potrafił te rzeczy naprawdę jak nikt inny we wspaniały sposób, w sensie kontekstów, rozmów, malarstwa ze sztuką wideo, czy też ze tą sztuką awangardową, na przykład Beresia potrafił pięknie pokazywać. A powiedz, czy poza twórczością, masz jeszcze jakąś taką pasję, która w jakiś sposób albo uzupełnia twoją twórczość, albo powiedzmy jest takim miejscem do wyciszenia, nabrania ponownie energii? Ja wiesz, ja chyba tutaj mówiłam już o tym, że jednak to, że mogę się otaczać, mam tą możliwość otaczania się z jednej strony właśnie ogrodem, który jest taką moją drugą pasją, niesamowitą poza sztuką. To, że mogę tam się oczyścić, mogę nabrać siły, mogę uporządkować myśli, ale też literatura, książki, poszukiwanie dla siebie w książkach różnego rodzaju odpowiedzi na pytania. Myślę, że tutaj ten obszar też filozofii jest ważny, chociaż absolutnie nie chcę się tutaj utożsamiać z osobą, która studiuje mocno ten kierunek. Natomiast w momencie, kiedy stawiamy sobie pytania odnośnie obrazu, czy odnośnie tego, co chcemy zrobić, w moim przypadku tak przynajmniej jest, ja poszukuję dla siebie inspiracji. Ja tę inspirację dostaję poprzez obcowanie właśnie z naturą, literaturą czy muzyką, bo ta muzyka jest też nieodzownym moim elementem, szczególnie w pracowni. A teraz patrząc tak z perspektywy właśnie lat, kim dla ciebie jest artysta? Czy to jest rodzaj powołania? Czy to jest taka no, zwykła profesja? Czy to może jest styl bycia? Życia, nie wiem jak to nazwać. Jak ty to odbierasz właśnie z perspektywy lat? Wiesz, ja myślę, że z jednej strony jest to powołanie, z drugiej strony, tak jak w moim przypadku, jest to też ta praca pedagoga, bardzo ważna. Ale tu chyba jest jeszcze jedna kwestia, dlatego że ja tej nie oddzielam też trochę tego od ludzi, których spotykam po drodze. Myślę, że bardzo ważne jest w przypadku artystów, kiedyś to było bardzo mocno widoczne, jak artyści przyjaźnili się z teoretykami, z filozofami, jak powstawały wystawy, jak były kuratorowane. Nie było strategii artystycznych. Bardzo bliskie mi jest tego typu myślenie, gdzie sztuka i spotkanie słowa nabiera tej wartości i znaczenia. I tutaj tą nieodzownymi osobami, które są i były dla mnie bardzo ważne, to była właśnie Małgosia Kitowska-Łysiak, był Andrzej Mroczek, czy jeszcze świetnie funkcjonująca pani Bożena Kowalska, która i to są osoby, które mają i miały swój kręgosłup artystyczny, moralny, kręgosłup postrzegania na sztukę, bardzo szeroki, ale z drugiej strony weryfikujący, potrafiący weryfikować te dobre rzeczy od złych rzeczy. To jest dla mnie ważne, dlatego że z jednej strony mamy ten obszar właśnie naszych zainteresowań, ale nie zostajemy z nimi sami. W momencie, kiedy nie zostajemy z nimi sami, tylko otaczają nas ludzie, którzy potrafią nam potrafią z nami rozmawiać, czy my potrafimy z nimi rozmawiać, to powstaje pewna bardzo wartościowa całość. To jest tak jak z artystami, których spotykamy po drodze, prawda? I nawiązuje się nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo na jakiej podstawie, nić porozumienia. Niekoniecznie czasami artystów, którzy realizują ten sam sposób myślenia i postrzegania sztuki. A powiedz mi jeszcze, bo twoje obrazy są bardzo takie ascetyczne, bardzo powściągliwe. Właśnie skupiasz się na kolorze, na jego strukturze, na jego odcieniach, ale to jest taki, no, taki minimalizm jakby w swoich obrazach wyczuwa się. No i geometria. Czym jest tak właśnie geometria? Bo ja sam sobie tak starałem to tłumaczyć, że dlaczego nagle po tych latach malarstwa takiego gestu wróciłem do tej abstrakcji geometrycznej i gdzieś zająłem się właśnie tą geometrią.
Wiesz, w moim przypadku to wygląda tak, że ja po prostu potrzebuję poszukiwania ładu i porządku. On zawsze był. I jak spojrzy się nawet na te moje wcześniejsze obrazy, to ten ład i porządek jest nieodzowny. Nawet jeżeli pojawia się materia, to ta materia jest uporządkowana. Jeżeli pojawia się w tej chwili geometria, również. Natomiast ona jest wyznacznikiem tak naprawdę... Ona jest wspaniała. Ja nie ukrywam, że geometria jest rzeczywiście takim obszarem, który pozwala bardzo wiele powiedzieć o bardzo wielu różnych rzeczach. Właściwie tym, co nas otacza, możemy odnieść się do matematyki, do filozofii, do różnych aspektów. Właściwie każdy obszar sztuki, ale w moim przypadku jest to geometria. I ona pozwala mi porządkować i poszukiwać tych obszarów związanych z ciszą, czy też z medytatywnością, z tym maksymalnym ograniczeniem tego, co obraz potrzebuje, ale z drugiej strony z tym, co możemy poprzez tą geometrię i wyciszenie powiedzieć. Czasami ta jedna linia, która zadrga na pewnych nutach, bo pojawia się gdzieś zadrażnienie, ona bardzo wiele pozwala powiedzieć, w zależności jeszcze w którym miejscu się pojawi, czy też w którym miejscu nasycimy ją odpowiednim kolorem, grubością. I to jest chyba dla mnie niezmiernie ważne, żeby te obrazy były obrazami, które tak jak obrazy dawnych mistrzów będą potrafiły zatrzymać widza. Nawet jeżeli widz będzie zadawał sobie pytanie dlaczego, albo dlaczego jest tak mało, a to jest dla mnie niezmiernie ważne. I jeszcze takie na zakończenie miałbym pytanie, bo to jest dość trudny okres dla wszystkich ludzi, związany z tą epidemią czy pandemią, no bo to na skalę światową. I jak ty jako artystka, jak on ten czas takiej izolacji, no i jednak trochę tej obawy o własne życie, czy on w jakiś sposób też się przekłada na twoją twórczość, czy raczej służy tylko raczej takiej refleksji i zastanowieniu się nad taką ogólną kondycją ludzi i świata? Tak, myślę, że z jednej strony to zastanowienie się nad tą kondycją ludzi i świata, ale jeśli chodzi o samą twórczość i proces twórczy, on niekoniecznie tutaj wpływa, ponieważ ja, tak jak dobrze wiesz, trochę jestem tym odludkiem takim szukającym w malarstwie nie tego, co jest nowe, nie tego, co jest strategiami, tylko tego, co wynika wprost ze źródeł, czyli z tej sztuki źródłowej związanej z połączenia sztuki i życia. Ale ja to życie zawsze sobie potrafiłam porządkować. Ja należę do tych artystów, którzy poza tym, że porządkują obraz jako taki, to potrafią sobie porządkować życie póki co. Natomiast, co by nie mówić, no sam fakt przejścia COVID-u jest takim no, ekstremalnym doświadczeniem, dlatego że on pokazuje nam też tą kruchość tego życia, w którym tak, się... Tak, jak niewiele potrzeba, żeby jak nagle potrzeba, tym bardziej możemy w stanie takiego zagrożenia oczywiście. I stresu miliardy ludzi ale się znajdują to, z dnia na jak dzień. Z dnia na dzień odchodzili różni bliscy no więc artyści, o to chodzi, tak. Z którymi mieliśmy styczności spotykać się i przyjaźnić i wystawiać wspólne prace. Więc to są takie bardzo trudne czasy. Natomiast ja myślę, że paradoksalnie my z tych czasów, jeżeli będziemy potrafili, a już potrafimy się w nich odnaleźć, po prostu wyjdziemy silniejsi. Widzę, że ty jesteś bardzo, bardzo ja dużo jestem, optymistką. Ja jestem optymistką. Ja jak patrzę, to jednak widzę, że ludziom naprawdę nie wiadomo, jakiego wstrząsu potrzeba, żeby trochę się ogarnęli, mówiąc wiesz, kolokwialnie. Ale ja mówię o sobie. Ale ja mówię no o ja sobie. Wiem, ale ja tak ty patrzysz patrzę, bo ta sytuacja dotyczy, no tak jak powiedziałam, miliardów ludzi. I ja cały czas tak patrzę, że my nie wyciągamy, jako ludzkość, nie wyciągamy jednak konsekwencji właściwych. No to tak, nie ale... epidemia, ale zobacz, co się dzieje. Od tylu lat się mówi o zagrożeniu tej natury, że wycinamy te lasy. No, niby jest wokół tego dużo zamieszania, ale tak naprawdę no,
nawet przy tej segregacji śmieci mało kto do końca tak wypełnia. Wiesz, no zdecydowanie. To jest zupełnie, wiesz, to jest zupełnie tutaj już poruszamy inny obszar. Trzeba by było wejść w te meandry tak naprawdę związane z ekologią, z tym, co się w ogóle z tą planetą dzieje, z tym, w jakim chaosie żyjemy summa summarum. Natomiast moim zdaniem jedynym wyjściem to jest albo mocno działać i angażować się w ruchy społeczne, które wydaje mi się, że coraz mocniej i coraz lepiej działają, ale niestety, jak wiemy, w różny sposób. Natomiast my jako artyści możemy pomagać sobie, czy też poszukiwać dla siebie tych odpowiedzi poprzez sztukę, po prostu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję.